Jest taka słynna polska piosenka, nic nie może wiecznie trwać, pierwsza porażka za kadencji trenera Powolasta. No jakbyś to spotkanie dzisiaj tutaj w Płocku ocenił? No na pewno jesteśmy rozgoryczeni tą porażką. Nie tak ja sobie sam gdzieś tam indywidualnie wyobrażałem ten powrót do Płocka. Na pewno bardzo nam zależało, żeby tą naszą skuteczną, jeśli chodzi o punkty, grę podtrzymać tutaj. No niestety, no w końcu musiała przyjść ta porażka, ale nie załamujemy się. Na pewno gdzieś tam szybki tutaj już trening wyrównawczy, już gdzieś tam, tak jak trener powiedział w szatni, myślimy o niedzielnym meczu w Pruszkowie. Trzeba mocno popracować teraz w tygodniu. Jutro dzień wolny i z środy wracamy z dobrą energią, żeby gdzieś te trzy punkty, które tutaj straciliśmy, odrobić w Łęcznej. No myślę, że tutaj ta czerwona kartka Cisse trochę zadecydowała o tym, jak ten mecz wyglądał, bo byliśmy blisko, żeby tą Wisłę jednak dopaść na kolejną bramkę. Tak jest. Jeśli chodzi o mecz, w ogóle z mojej perspektywy, szczególnie z ławki, to uważam, że dziś generalnie większość tego meczu mieliśmy pod kontrolą, mieliśmy więcej posiadania piłki. Gdzieś może brakowało ostatniego podania, gdzieś jakichś takich stuprocentowych okazji, ale generalnie byliśmy na piłce, mieliśmy większe posiadanie. Druga połowa też uważam, że bardzo dobrze weszliśmy w mecz, w drugą połowę. Płoc generalnie cofnął się bardzo nisko, wiadomo, też mieli wynik, więc gdzieś ten wynik też ich tak determinował. No i na pewno ta czerwona kartka mocno gdzieś tam nas podłamała, bo szybciutko jeszcze chwilę przed wyrównaliśmy, mogliśmy, uważam, ten mecz wygrać, no ale niestety, no jest jak jest. Tak jak wspomniałeś, nie tak sobie wyobrażałeś powrót do Płocka, ale serducho trochę bardziej zabiło, jak tutaj przyjechałeś na stadion? Tak, tak. Mimo wszystko pozostawiam tutaj dobre wrażenia. Na pewno zawsze będzie mi tutaj miło wracać. Nie będę tutaj ukrywał, że Płoc mi dał prawdziwą szansę na grę w Ekstraklasie. Myślę, że gdyby nie Wisła Płoc, to być może nigdy bym w tej Ekstraklasie się nie znalazł, więc na pewno mam szacunek dla tego klubu.